Dobry wieczór, cześć, witajcie w piątkowy wieczór. Punkt 19 zaczynamy naszą kolejną egzotyczną pogawędkę, numer już 37. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak możecie poznać, czy wasz bambus w ogrodzie albo w donicy żyje po zimie. Coraz więcej nam się na grupie pokazuje takich zdjęć i pytacie, czy to jest ok, czy już jest bambus do skreślenia, co możecie zrobić i szukacie już jakiś recept na działanie. Także dzisiaj wam poopowiadam, jak to wygląda, na co możecie zwrócić uwagę, co można już zrobić, a z czym poczekać. No i właśnie przede wszystkim, po czym można poznać, czy ten bambus nadal żyje, czy dobrze przetrwał zimę. Także o, cześć Bożena. Witam was. Dzisiaj trochę inaczej występuję w słuchawkach, bo tutaj nad nami chyba mieszkają jakieś dzieciaki i tam jakaś mocna aktywność się odbywa, więc pomyślałam, że może tak będziecie mnie lepiej słychać. Fajnie się cieszę, dobry temat Sebastian pisze, no to dobrze, że trafiłam, bo właśnie te pogawędki są po to, żeby na te wasze aktualne zagwozdki odpowiadać. Możecie mi dać znać, czy dźwiękowo też jest ok, bo jeszcze w słuchawkach chyba nie nagrywałam. Jest tu nadal jeszcze taki trochę pogłos, bo jest dosyć puste to pomieszczenie, w którym jestem, ale to też z upływem czasu będę się zmieniać. Artur pisze, cześć Sylwia. Przy okazji chciałam powiedzieć, że użyłem mączki bazaltowej do lepszego rozwoju palm i bambusa. Mam nadzieję, że to intuicyjnie dobry odruch, a nie coś złego. Myślę, że spoko. Teraz już jest dobry czas na nawożenie. Także jak najbardziej. Słychać super, no to fajnie. To fajnie, jak super słychać, to być może zostawimy te słuchawki na następny raz. W każdym razie tak, wiecie w ogóle, od czego chciałam zacząć? Od tego, żeby się przedstawić, bo ja tak zawsze jadę prosto do tematu, a pomyślałam sobie, że jest tu pewnie sporo osób, które w ogóle mnie nie kojarzą i nie znają i że wypadałoby może co nieco o sobie powiedzieć, oczywiście krótko, bo to nie jest właśnie o mnie program, tylko o roślinach i o egzotykach, ale właśnie dla wszystkich tych, którzy są tu pierwszy raz albo będą na YouTubie czy na blogu oglądać nagranie tej egzotycznej pogawędki. Ja się nazywam Sylwia Henek i można powiedzieć, że odbiła mi palma na punkcie bambusów i palm. I co piątek o 19 na grupie Bambusy Mrozoodporne i Palmy w Polsce i na fanpage'u mojego sklepu internetowego Oaza Palmy prowadzę właśnie taką egzotyczną pogawędkę, gdzie opowiadam, podpowiadam, inspiruję, prezentuję różne ciekawe rzeczy związane z roślinami egzotycznymi. Właśnie prowadzę sklep oaza-palmy.pl i tam sprzedaję już od 13 lat, jak dzisiaj się kapnęłam, od 2008 roku, sadzonki bambusów. Również nasiona roślin egzotycznych, ale przede wszystkim te sadzonki bambusów to jest taki nasz konik już od wielu lat. Mamy sprzedaż wysyłkową, także jeśli tylko gdzieś tam jesteście w jakimś zakątku Polski i macie daleko do Opola, bo my pod Opolem się mieścimy, to znaczy moja firma, bo ja tu nadaję z Krakowa, to możecie spokojnie sobie też sadzonki już niedługo zamawiać, bo właśnie czekamy na dostawę i myślę już, że po świętach wielkanocnych będzie można, o tym też oczywiście będę wam mówić. I oprócz tego, że mam ten sklep Oaza Palmy, prowadzę też bloga o nazwie bambusowysen.pl i tam znajdziecie dużo różnych wpisów, materiałów darmowych na temat palm, na temat bambusów, palm doniczkowych również, agaw, bananów, różne wywiady z różnymi osobami, różne polecajki książkowe i takie ciekawe rzeczy, o których chętnie piszę, bo jakby moją misją też jest to, żeby jak najwięcej osób miało dostęp do konkretnej wiedzy, takiej sprawdzonej, rzetelnej na temat uprawy palm i bambusów i egzotyków w Polsce. I właśnie jeszcze na tym blogu Bambusowy Sen, tam jest taka zakładka sklep i tam znajdziecie różne e-booki o egzotycznych roślinach. Moje e-booki o bambusach, o palmach doniczkowych, o Arece Kensi i Hamedorze na ten moment. I już niedługo też znajdziecie tam e-booka, którego piszemy razem z Andrzejem Sobkowiakiem z bloga Palmy w Taczanowie i to będzie e-book o palmach mrozoodpornych. Jak chcecie, bardzo was zachęcam, możecie się zapisać na listę zainteresowanych tym materiałem i dostaniecie też darmowy
darmowy fragment, darmowy rozdział tego właśnie e-booka i link do tego będzie w opisie i później w komentarzu też Wam go dodam. Dobra, cześć, Piotr też dołączył. No to fajnie. To się przedstawiłam pierwszy raz chyba na pogawędce. To mogę przejść do tematu. I jakby zaczynając opowieść o tym, jak to jest z bambusami po zimie, szczególnie po takiej zimie, jak była teraz, to totalnie mogę zrozumieć to, że kiedy ktoś widzi taką, jakby był przyzwyczajony do tego, że to cały ten bambus był zielony i widzi na pierwszy rzut oka przede wszystkim to suche, te suche liście, no to może już się złapać za serce i pomyśleć, o mamo, co teraz, to już będzie chyba koniec. A to wcale tak nie jest. I warto też wiedzieć, że to niekoniecznie, tak jak teraz te bambusy często wyglądają, niekoniecznie tak musi być co roku, bo powiem Wam, że ten rok był no, wyjątkowo mroźny. Jak sobie wrócimy pamięcią do tych wcześniejszych lat, to na przykład nasze boguszewskie bambusy były całe zielone, za wyjątkiem jednego czerwonego bambusa, który ma bardzo, bardzo wietrzne miejsce, jest na takim totalnym przelocie i on zawsze zwija, listki są bardzo suche, ale później już wczesnym latem jest totalnie zielony. Zresztą zaraz Wam też pokażę zdjęcia, bo mam je na blogu i tutaj włączę udostępnianie ekranu, więc zobaczycie, jak to wygląda zimą, wczesną wiosną i później właśnie latem. No ale w poprzednich latach te bambusy naprawdę miały łaskawy klimat ze strony właśnie pogody, a w tym roku było trochę gorzej. I to też bardzo zależy od miejsca, w którym one rosną. Raz, że od regionów, jak wiadomo, im chłodniejszy, tym trudniej, ale też od takich warunków jak wiatr, ale też od tego, czy rosną w ziemi, czy w donicach, bo w donicach generalnie bambusy mają najtrudniej. O, Wojtek, dołączyłeś, super. To mam nadzieję, że tutaj na Twoje pytania dotyczące bambusów w donicach też znajdziesz odpowiedzi. A jak coś też miał, też pisz, jakby coś było niejasne, to poodpowiadam. Więc tak. Nasze bambusy w Bogoszycach w tym roku też wyglądają o wiele, wiele gorzej niż w latach poprzednich. Też Wam pokażę na zdjęciach, bo Dominika mi właśnie porobiła. Mnie tam jeszcze po zimie nie było, dopiero planuję pojechać właśnie w okolicy Świąt Wielkanocnych i samo zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast to, że one mają bardzo dużo suchych liści, to jeszcze w ogóle nie jest nic złego. Jak będziecie mieli bambusy kolejny rok i kolejne lata, to zobaczycie, będziecie mieli też to własne doświadczenie, że suche liście, no to tak naprawdę jeszcze jest nic. Mój bambus Bisetta, którego wczoraj z Michałem przenieśliśmy z starego mieszkania tutaj właśnie na balkon, też dość mocno ma powysychane liście, pędy ma zielone, więc to już dla mnie, ja to widziałam 100 razy, więc to już dla mnie znak, że ten bambus sobie na wiosnę po prostu odbije. Zaraz Wam będę po kolei mówić, po czym dokładnie możecie poznać, czy bambus żyje i jaki to jest etap i na co czekać i co z tym zrobić. Więc tak, jeszcze się zastanawiałam, czy może by Was ciekawił taki, powiedzmy, wpis porównawczy, gdzie wrzuciłabym zdjęcia, jak jakiś bambus wyglądał, albo jak to nasze bambusowe poletko wyglądało po zimie w 2020 roku, czyli rok temu, a jak wyglądało w tym roku, żeby zrobić takie porównanie, że to jest jedna roślina, no teraz troszkę bardziej rozrośnięta po tym sezonie, ale w tych samych warunkach, tylko zima była inna, chodzi o warunki uprawy, czyli gleba, stanowisko i tak dalej, i jak to może wyglądać przy różnicy takiego parametru właśnie jak pokrywa śniegowa i mróz i właśnie wiatr. Więc jeśli Was coś takiego by ciekawiło, to chętnie zrobię na bloga taki post, bardziej zdjęciowy, porównawczy, żeby wam to pokazać. Może Wam to więcej powie na temat, czy faktycznie chcecie bambusy, czy może niekoniecznie, bo to też trzeba się z tym liczyć, że jeśli szukacie takiej rośliny, która bezwzględnie co zimę będzie zielona, no to bambus to nie jest ta roślina. To jest, to na pewno trzeba sobie jasno powiedzieć właśnie, ale jest duży plus taki, to też Wam powiem przy okazji tego, jak te bambusy się regenerują, że te bambusy właśnie rosną tak, a nie inaczej. To zaraz Wam powiem. Dobra, no to teraz do konkretów.
Po czym dokładnie poznać, że bambus żyje? Po pierwsze, bambus żyje, jeśli ma zielone liście. I nawet jeśli ma liście zielone częściowo, to też żyje. To jak widzicie, jak patrzycie na bambus i widzicie jakąś zieloną część właśnie listkową, to spokojnie ten bambus żyje. To jest jakby taki pierwszy znak, na który sobie możecie popatrzeć, czy gdzieś tam możecie dojrzeć dużo zielonych liści albo nawet mało zielonych liści, to dla was już jest taki checkmark, że ta roślina żyje. I szczególnie jeśli bambus rośnie w miejscu bardzo wietrznym albo jeśli jest w donicy i nie był okryty na największe mrozy właśnie tą zieloną część, no to wtedy liście wysychają. Albo może być też tak, że był okryty, ale było tak zimno i na przykład jeszcze nie był podlany, zabrakło mu wody w korzeniu, albo donica była niezabezpieczona i bryła korzeniowa mu przemarzła, no to liście wtedy też wysychają, nawet nie od tego wiatru, a od tego, że bambus ma zablokowaną możliwość pobierania wody i wtedy właśnie też to będzie widać po liściach. Ale właśnie pierwszy punkt jest taki, że jeśli liście są zielone, jakiekolwiek, to bambus żyje. Jeśli liście, ani jeden liść nie jest zielony, wszystkie są suche, to też jeszcze nie ma się czym martwić, bo przechodzimy do punktu drugiego, czyli do pędów. Jeśli liście są suche, ale pędy są żywe, to znaczy mają taki sam kolor, jak pamiętacie, że miały w sezonie, czyli na przykład bambus biseta zielony, filostachy złotobruzdowy, żółty itd., itd., to znaczy, że bambus żyje. Jeśli pęd żyje, widzicie, że kolor jest ten sam, to nawet jeśli listki są obeschnięte, ten bambus żyje. Także spokojnie, on wypuści nowe liście. To będzie gdzieś tam się działo w marcu, już w czerwcu powinien być cały zazieleniony. Fagesją idzie troszkę szybciej, filostachy się troszeczkę dłużej zbierają, ale jeśli pędy są żywe, to wtedy spokojna głowa, ten bambus odbije. Okej, czy ja sobie przy tym punkcie jeszcze... no tu wam właśnie chciałam powiedzieć taką fajną obserwację, którą też Andrzej napisał na grupie pod jakimś postem właśnie, gdzie ktoś wrzucił zdjęcia takich przeschniętych bambusów, że to prawda, że jeżeli dużo tych liści jest suchych, albo prawie wszystkie są suche, albo wszystkie są suche, to bambus potrzebuje właśnie gdzieś aż do maja, czy nawet do czerwca, żeby się totalnie znowu zazielenić. I to dla jednych może być takim faktem, który niekoniecznie chcą mieć w ogrodzie, ale z drugiej strony tym ogromnym, ogromnym plusem jest to, że nie każdej zimy tak się musi dziać, to wam już powiedziałam wcześniej, ale też pomyślcie sobie, że jak już wszystkie inne rośliny, drzewa liściaste, krzewy zrzucą na jesień liście, to bambus nadal te liście trzyma, on jest zimozielony i to jest wtedy taki właśnie super efekt w ogrodzie, bo mamy tą mocną plamę zieleni, która się bardzo, bardzo długo utrzymuje. Więc to jest jakby wtedy bardzo na plus, że chociaż on późno się regeneruje po takiej ciężkiej zimie jak teraz, to jednak właśnie mamy ten plus, że późno do jesieni, nawet zimy, może on być zimozielony. I teraz tak, jeśli wszystkie liście są suche i jeśli wszystkie pędy nam wyglądają na suche, to czy to znaczy, że bambus odumarł? Czy to jest w ogóle już po herbacie pozamiatane? Też nie. I to jest ważne, żeby jeśli nie jesteście pewni, czy dany pęd żyje, czy nie, bo na przykład to jest wasz pierwszy bambus, po raz pierwszy przeżyliście z nim zimę, to lepiej nie wycinajcie nic do momentu, właśnie poczekajcie gdzieś do tego maja, czy on nie zacznie wypuszczać, bo wam może się wydawać, że te pędy już są jakieś takie trochę inne, miały kolor, że już są martwe, a de facto on będzie żył i wycinając te pędy osłabiacie też taką roślinę, więc jak to jest wasza pierwsza zima, to szczególnie wam polecam nie lecieć raz, dwa z sekatorem do tej rośliny, tylko dać sobie czas na poznanie i kolejnej zimy już będziecie wiedzieli, aha, ten pęd wyglądał tak i on wyglądał nie za ekstra, ale wypuścił liście, a ten pęd wyglądał tak i nie wypuścił liści, więc w kolejnej wiosny już będziecie wiedzieli, które pędy można wycinać, a które nie. A teraz właśnie szczególnie, jeśli to są wasze pierwsze takie rośliny, lepiej poczekać i nauczyć się ich po prostu. I tak, jeśli mamy liście suche, pędy suche, to zostaje nam ostatni bastion,
najważniejszy jakby element, najważniejsza część tej rośliny, czyli korzenie i kłącza. I jeśli one żyją, to też jeszcze dobra nasza, bo wszystko puści z korzenia. Puszczą nowe pędy, rozwinie się to wszystko od zera, od poziomu ziemi, ale bambus się zregeneruje. I właśnie to też jest ważne, że żeby pamiętać o tym, że im lepiej bryła korzeniowa była zabezpieczona, szczególnie znowu wrócę do tych roślin w dennicach, bo one mają dużo, dużo ciężej niż rośliny w gruncie. Jeśli ta część była dobrze zabezpieczona, szczególnie w dennicy, to naprawdę one jeszcze sobie fajnie odbiją. Ania pisze, spóźniam się, nie wszystko słyszałam, bo rozumiem, że jeśli przy ziemi liście są zielone, a cała reszta uschnięta, to pędy są żywe i nie trzeba ich obcinać, bo się zazielenią. Dokładnie tak, ale może też być tak na przykład, że jak masz pęd wysokości powiedzmy, nie wiem, 2 metry, to on może być też żywy powiedzmy do wysokości 1,5 metra. Pokażę wam u nas na zdjęciach, jak to wygląda, tak na oko z daleka to wydaje mi się, że u nas tak to będzie, że one też mogą mieć czubki tylko przeschnięte na przykład, nie? Jak są w takim miejscu, że gdzieś górą hula wiatr, to może być tak, że taki kawałek pędu jest przeschnięty na przykład, nie? To wtedy zobaczycie wszystko, jak zaczną puszczać nowe listki, gdzie te nowe listki się pokazują, a gdzie nie. I wtedy od razu wiecie, gdzie ewentualnie je przyciąć, jak tam góra na przykład jest uschnięta, nie? Ale jak taki pęd ma na dole tylko liście zielone, to znaczy, że jeszcze żyje do którego momentu, to też się okaże dopiero trochę później. A Wojtek pyta, co robimy ze ściółką, którą sypaliśmy do doni, przed zimą jako izolację, ściągnąć warstwę. Tak, ta ściółka to była właśnie warstwa ochronna po to, żeby ten mróz nam nie zmroził ziemi. Teraz taka gruba warstwa ziemi, ta gruba warstwa ściółki nie jest potrzebna. Wręcz nieprzydatna bym powiedziała, to można sobie użyć czy do innych donic, bo ten materiał, jeśli macie ściółkę na przykład taką kupną, jak my mieliśmy z firmy Kompo w workach do kupienia, to to można spokojnie domieszać, później będziecie rośliny sadzić, albo wysypać na ogród, albo podsypać gdzieś pod jakieś no, rośliny, krzewy, drzewa w ogrodzie, to można jeszcze sobie zutylizować, zużyć, a jeśli nie macie co z tym zrobić, to możecie wyrzucić do bio albo na kompost. Więc tak, tą warstwę już teraz spokojnie można zdjąć, ona już nie jest potrzebna, już nie będzie tak źle, tak myślę. Już jakaś kolejna bestia ze wschodu na pewno przyjdzie. Ale tak, nie zostawiamy tego, to ściągamy prawie, że do poziomu takiego, jak była ziemia. Ewentualnie można odrobinkę zostawić, żeby po prostu kolor był taki jednolity, ten sam. No i żeby nam się też przy podlewaniu nie wysypywało to, co jest za dużo z pojemnika, nie? Więc tak, generalnie co możecie zrobić? Bo wiadomo, nas już wszystkich świeżbią łopatki, że tak powiem, i grabki. I już byśmy chcieli ten temat ogarniać, ale przy bambusach jest tak, że warto po prostu poczekać, bo wycinać można zawsze, a można niechcący powycinać to, co jest żywe, to, co jest potencjalnie do zazielenienia i będzie po prostu szkoda tego, co mogło być, a tego nie będzie. Więc najlepiej powiedzmy, że nie robić nic, ewentualnie możecie sobie właśnie pobrać darmowy fragment naszego e-booka o palmach mrozoodpornych i poczytać sobie właśnie o, akurat tam w tym darmowym fragmencie piszemy o tym, na co zwrócić uwagę przy zakupie sadzonek palm mrozoodpornych. Andrzej to świetnie opisał, jest dużo też zdjęć, więc też wam zalinkuję do tego materiału. To możecie sobie ewentualnie ogrodowo zrobić. No przede wszystkim czekamy. Czekamy przede wszystkim na to, aż będą się pokazywać te nowe listki. I to, czego wam absolutnie na pewno na 100% nie polecam, to przecinania tych roślin totalnie do ziemi, do zera. W jakimkolwiek by nie były stanie waszym zdaniem, przy bambusach jakby nie działamy tak, jak to znamy z różnych innych traw ozdobnych, jak nie wiem, kostrzewy, miskanty, pewnie się też tak ścina, chociaż 100% głowy nie dam, bo się na miskantach tak nie znam, ale wiem, że przy kostrzewach moja mama je tnie po prostu do... robi takie króciutkie grzyweczki i tego przy bambusach nie robimy, bo to je bardzo, bardzo mocno osłabia. Takie działanie, czyli ścięcie tego wszystkiego do zera,
to robimy, kiedy chcemy się bambusa pozbyć z obrotu. No, bo przyznajmy sobie, kto chce się pozbyć bambusa z obrotu? No kto? No nie my. Więc tak już żadne pół serio, ale takiego czegoś nie robimy. Później jak już zobaczycie właśnie, albo będziecie mieli to doświadczenie, będziecie wiedzieli, który pęd jest na pewno suchy, albo będą te pędy już puszczały nowe listki, to zobaczycie, które pędy można spokojnie wyciąć i wtedy wycinamy je tuż przy ziemi, tam nie trzeba żadnych małych kawałków zostawiać, bo to jest totalnie po nic. Możecie to przyciąć tuż przy ziemi albo odrobinkę jeszcze pod ziemią i potem, żeby było takie wyrównane, żeby tam kikutki takie małe nie starczały, bo to też nie jest do niczego potrzebne. Ok. Powycinać, tak jak mówię, możecie tylko to, albo możecie zrobić co chcecie, ale ja polecam powycinać tylko to, do czego jesteście na 100% przekonani, że jest martwe. To po prostu jest, to się bardziej opłaca. Inaczej, jakbyśmy to ścięli do zera, jak kosiarką, no to osłabiamy ten bambus i on później powypuszcza też, jeśli bryła korzeniowa przeżyła, ale to będą takie chude szczypiorki i nie będzie to coś tak fajnego, co mogłoby być, gdybyśmy inaczej podeszli do tematu. Okej. No właśnie, to jest to, co wam chciałam powiedzieć. To znaczy ogólny przekaz jest taki, że nie śpieszymy się z różnymi działaniami. Aha, wiem, co chciałam powiedzieć. I Wojtek też o to pytał, bo patrzyłam na twoje pytanie tutaj i mi się przypomniało. Nawozić możecie. Nawozić już możecie, do tego się nadaje świetnie obornik koński i też tutaj mieliśmy dyskusję na grupie, czy obornik koński granulowany śmierdzi, znaczy świeży, świeżo otwarta paczka na pewno jest wyczuwalna. Myślę, że niektórym może śmierdzieć nawet bardzo. Jak to trochę zwietrzeje, to znaczy jak to się pomiesza z ziemią, szczególnie przy sadzeniu, albo jak to jest użyte w ogrodzie, to ten smrodek, on jest, no, on się też jakby, nie wiem jak to powiedzieć, nie rozpuści, ale on się rozejdzie po czasie, więc to też jest tylko na chwilę. Ale jeśli wam coś takiego przeszkadza, co totalnie rozumiem, możecie sobie zastosować po prostu nawóz do bambusów. My mamy taki nawóz, polecamy firmy Kompo. To są takie kolorowe granulki, które się sypie około po garści na jeden bambus. I to, co jest ważne, to też jest nawóz, który zawiera azot, a że azot taki w tej formie, on się będzie uwalniał też do powietrza. Tego nie chcemy, bo chcemy, żeby on wsiąkał w glebę i odżywił tą roślinę, żeby ona rosła i była zielona. To taki nawóz długoterminowy, takie granulki, zamiast posypywać tylko naokoło, możecie obsypać, ale zagrzebać to do ziemi. To znaczy, żeby to było przykryte, jak macie ściółkę, to możecie rozgarnąć tą ściółkę, obsypać tym nawozem, zagrzebać to w ziemi i znowu przykryć tą warstwą ściółki, tą taką warstwą nie na zimę, tylko taką, która ma chronić przed chwastami, przed wysychaniem gleby. O ściółkach sobie też, no chodź Ragnar, chodź. O ściółkach sobie też na więcej niż jednej pogawędce opowiadaliśmy. I tak, trzeci temat to chciałam wam powiedzieć krótko taką szybką aktualizację, jak nam idzie praca nad e-bookiem, ale właśnie przypomniało mi się, że chciałam wam pokazać te różne zdjęcia, więc pozwólcie, że ja się teraz przełączę szybko na ekran, udostępnię swój. Dobra, chyba powinniście to widzieć. I teraz tak, zaczniemy od tych zdjęć z tego roku. Ja to dam tutaj jakoś tak na środek. I zobaczcie. Tutaj, po tej stronie, to jest filostachys złotobruzdowy spectabilis od strony takiej solidnie wietrznej. I jak widzicie, on ma tu takie ciemne plamy na pędach. Normalnie on jest cały żółty, ale kawałki są jeszcze żółte, więc to totalnie jeszcze nie jest powód, żeby go wycinać, bo nieraz mieliśmy także jakieś takie przyciemniałe pędy powypuszczały nowe gałązki, nowe listki i się to wszystko zazieleniło. Tutaj w środkowej części tej kępy rośnie bambus biseta, który jak widać zniósł tą zimę dużo, dużo lepiej, jeśli chodzi o liście. I też, tutaj też zobaczcie, ten bambus biseta w górnej części znowu ma takie
bardziej przyschnięte listki, więc może być tak, że gdzieś tam te górne czubki pędów będziemy potem tak pielęgnacyjnie wycinać, żeby to bardziej estetycznie wyglądało. Ale ta kępa tutaj na pewno w tej części to jest 100% żywe, a tutaj jak to wygląda, też myślę, że te środkowe pędy były bardziej osłonięte i będzie ok. I że też się te tutaj po lewej stronie też się zregenerują. Dobra, zobaczmy sobie dalsze zdjęcia. O, tu już to wygląda trochę gorzej. To jest bambus filostachy złotobruzdowy aureocaulis, czyli ten tak zwany vivax. I tutaj zobaczcie, liście już są bardzo, bardzo suche. Tyczki on miał super grube i po poprzedniej zimie rewelacyjnie to wyglądało i miał naprawdę fajny sezon na nowe pędy, grube tyczki. No a po tej zimie, jak widać, dużo ma ciemniejsze te tyczki. Tam po jeszcze bardziej lewej stronie nawet były prawie, że czarne. Te prawie, że czarne to na 90% jest martwy pęd, ale też wszystko zależy od tego, co jest pod ziemią, to znaczy od tego, jak ten bambus przezimował, jeśli chodzi o jego ostatni bastion, czyli serce, czyli kłącza i korzenie. Dobra, co ja tu jeszcze mam? O, tu macie zbliżenie na tego spectabilisa. Te ciemne plamy, te takie no brązowe plamy, to są uszkodzenia zimowe, ale to jeszcze nie znaczy, że ten bambus totalnie obumarł. O, tutaj też widać lepiej, czekajcie, to zamknę. O. No, to jest, też ostatnio ktoś na grupie pytał o ten gatunek. To jest filostachy złotobruzdowy, ta taka powiedzmy podstawowa, klasyczna forma, czyli zielony pęd, żółty pasek. Mimo, że jest bardzo prosty, ja go bardzo lubię, bo nadal rzadko kto go ma w ogrodzie i to jest jakby fajne. I widzicie, tutaj ten pęd jest 100% żywy, to będzie tutaj na gałązkach puszczało nowe listki, a tutaj no, zostanie mu taka pamiątka po zimie. No, tutaj Dominika pokazywała jakieś zbliżenia. No ten pęd jest żywy, ma taki sam kolor, jak miał wcześniej. Z tyłu te duże liście to jest indokalam mozaikowy. Taka ciekawostka, czasami jak lubicie sushi, to na liściu tego bambusa, na żywym liściu tego bambusa, to sushi jest w niektórych restauracjach podawane. Na takim dużym zielonym właśnie liściu. O, a tu jest chyba vivax. Tak, zobaczcie, tu już jak wiecie, jak vivax żywy wygląda, to tutaj ten nie wygląda ciekawie. Ten jest bardzo możliwe, że jest obumarły, z tego już raczej nic nie będzie, ale tak jak mówię, wszystko zależy od tego, co jest, jaki stan tych roślinek jest pod ziemią. A tutaj na koniec to będzie, widzicie, bambus bisetta. Inna zupełnie historia, jak widzicie, w porównaniu do poprzednich tych zdjęć. Dużo, dużo, no w przeważającej części to są zielone liście, zielone tyczki, także ten się bardzo fajnie utrzymał. I one rosną, nie wiem, czy wam dodałam, czy nie, w naprawdę wietrznym miejscu. Także tak to wygląda, a wam tutaj jeszcze pokażę. O, ten czerwony bambus, który co roku nam, o, wygląda tak jak tutaj, zobaczcie. Pędy widać, pędy są żywe, mają taki kolor jak miały, takie różowawe, beżowe, czerwone. Tutaj akurat takie światło padało. I te takie igiełki, które tu widać, takie srebrzyste powiedzmy, to są zwinięte listki, ususzone listki tego bambusa. Bardzo zresztą przyjemne w dotyku i delikatne, kiedy są zielone i żywe. I tak on wyglądał w lutym 2019. Tak wyglądał w kwietniu po trochę lepszej zimie 2020. Widzicie, dużo więcej zielonych listków, ale też pojedyncze te suche. A tak wyglądał w lipcu 2020, więc całkowicie się zregenerował, mnóstwo nowych liści powypuszczał, nowe pędy też, więc znowu mamy bujną kępę zieloności. Okej, to wracam do was i patrzę już, co mi tutaj piszecie.
Czy powinnam nawieźć ziemię zaraz po posadzeniu bambusu? Sadzenie planuję na maj. Tak, to jest fajny pomysł na start. Dawka nawozu jest wskazana. To może być właśnie garść obornika końskiego, krowiego, koński najlepszy. I tak, warto to zrobić od razu i to w zasadzie wystarczy na cały sezon. Ewentualnie później latem można gdzieś tam powiedzmy na początku sierpnia dodać trochę mączki kostnej, żeby się te bambusy już wzmacniały przed zimą, ale nawóz właśnie taki bogaty w azot jak obornik albo ten nawóz długoterminowy z kompo, który mamy w sklepie na zapalny, to jak najbardziej można domieszać, tak samo do niczek, jak i do ogrodu. U mnie wygląda praktycznie tak samo jak jesienią w Filostachys, pomimo minus 19 stopni. No to widzisz, to fajne były warunki, może jeszcze jakieś zabezpieczenie było, chociaż wnioskując jakby z tonu tej wypowiedzi, to myślę, że chodzi o to, że bez specjalnego zabezpieczenia tak fajnie bambus przetrwał, także super gratuluję. To też znaczy, że dobrze mu tam. A Wojtek, dziękuję za odpowiedzi, czyli nawet jak wszystkie liście zeschnięte, to jeszcze nawozić, nawadniać i czekać do maja, czerwca z decyzją, czy zima zabiła, czy nie. Zdecydowanie. Na ten ostateczny wyrok to totalnie warto się wstrzymać, bo nawet teraz jak przynosiłam miętę z balkonu i jakieś ozdobne oregano, których nie okrywałam, bo nie planowałam tych roślin specjalnie zimować i zostawiłam je tak, jak były. I kiedy je przynosiłam, widziałam, że wszystko to, co na górze było zeschnięte i też już myślałam, a wyrzucam to na kompostownik, ale okazało się, że tam z ziemi po prostu, jak się rozgrzebie trochę, już widać małe listki, więc mam to przyniesione na balkon i będę podlewać. I no właśnie widzicie, to taka analogia do bambusa, że też mimo, że cała nadziemna część była zeschnięta, obmarła, to co pod spodem przeżyło i na tym się opieramy, na tym działamy. No to dobra, to jeszcze Wam szybko tylko powiem, bo też się bardzo ekscytuję postępami prac nad e-bookiem o palmach rozoodpornych. Możecie mieć też takie odczucie, że to już sporo czasu trwa. I tak i nie, bo powiem Wam, że ja swojego e-booka o bambusach pisałam pół roku, a planowałam chyba trzy kwartały, więc to też nie jest tak hop-siup. Jeżeli zależy komuś na tym, żeby to był naprawdę taki materiał, pod którym się chcemy podpisać, który chcemy wypuścić, który będzie wartościowy i ciekawy i ładny i zrozumiały i przejrzysty i będzie odpowiadał na wiele, wiele pytań. Więc mając to wszystko na uwadze, cały czas pracujemy. Ja właśnie dzisiaj czytałam, już połowę przeczytałam nowego rozdziału, który już jest złożony, czyli ułożony na stronach z ilustracjami, z podpisami, z opisami na temat uprawy palm mrozoodpornych w donicach i są tam naprawdę bardzo ważne, bardzo ciekawe rzeczy, takie, które Wam też pozwolą lepiej zrozumieć, jak o takie palmy zadbać i dlaczego tak, a nie inaczej. A Andrzej właśnie pracuje, chociaż już w zasadzie też kończy pisać rozdział o gatunkach palm mrozoodpornych, czyli taki powiedzmy taką mini encyklopedię różnych gatunków i to będzie kolejny etap tego e-booka. Mamy już zakończone właśnie najobszerniejszą część o zimowaniu i to naprawdę jest dużo tego, zresztą zobaczycie, jak będziecie chcieli się zapoznać z tym materiałem, a tak jak Wam wspomniałam na końcu, jeśli chcecie mieć taki smaczek, poczuć jak Andrzej pisze, jak jest ten e-book złożony, jak to wygląda, czy tam jest coś faktycznie przydatnego, jak ja też piszę, to możecie sobie pobrać ten darmowy materiał, zapisując się na stronie, zresztą zaraz Wam ją wyślę. Tak, to jest ta stronka. I jak tu zostawicie maila, potwierdzicie potem chęć, odpowiadając na takiego maila, to znaczy klikając w taki guzik, że tak, to ja się zapisałem, to później w kolejnym mailu dostaniecie ten darmowy fragment. Dobra, poszedł ten. I te dwa artykuły, które tutaj Wam pokazywałam, czyli czy bambus ogrodowy jest zimozielony i czy mój bambus żyje po zimie, bo taki też artykuł mam, to Wam też później podlinkuję, tak, że będziecie to mieli, żeby sobie porównywać ewentualnie, bo tam też kilka zdjęć jest. No to dobra, no to fajnie. To jeszcze poczekam sekundkę, czy macie tutaj jakieś dodatkowe pytania.
Możecie też jak najbardziej wrzucać na grupę bambusu mrozoodpornej w Polsce zdjęcia waszych bambusów. Jeśli nie jesteście pewni, możecie też podrzucać właśnie te fotki, ale to też na fotkach jest często tak, że one wyglądają trochę gorzej niż w rzeczywistości, no i nie widać tych detali, czyli tych pędów, czy tych kolorów, tam i odcienie czasami mają, grają rolę. Martwy pęd też widać potem na przykład, że raz, że jest taki jasno-beżowy w kolorze tych liści, które widzieliście, a dwa, że on jest taki bardziej matowy, bym powiedziała, taki bardziej jeszcze chropowaty i widać, że nie ma w nim wilgoci. Tak myślę, że można to określić. No, tutaj sobie soczku jeszcze wytnę. Zaraz się zabieram dalej za czytanie o palmach doniczkowych, a wam powiem jeszcze, że jutro wrzucę wam zdjęcie okładki, bardzo fajne okładki tego rozdziału. I nie wiem, czy wiecie, czy wam mówiłam, bo na Instagramie o tym na pewno mówiłam, ale wam być może nie. To tego e-booka nam składa fenomenalnie zresztą żona Ania Andrzeja. Także super się to wszystko poskładało. Zobaczycie, jaka to jest turbozdolna kobieta i wrzucę wam tą okładkę z zagadką, jakie gatunki na tej okładce rozpoznajecie. Nie zdążyłam na przedsprzedaż bambusów, czy będą 17 kwietnia rzeczywiście. 17 kwietnia to jest taka data, którą my sobie przyjęliśmy, że chcielibyśmy, żeby to wszystko było. Natomiast to bardzo różnie wygląda, bo czasami coś się za ładunkiem, a później gdzieś na granicy muszą dłużej stać, albo coś się stanie na drodze i zamiast przyjechać w piątek, to przyjeżdża w poniedziałek. Więc to jest taka data orientacyjna, ale nie 100% pewna. Taki jest plan. Myślę, że przy dobrych wiatrach jest szansa, że będą szybciej. Może będą po świętach, jak wszystko pójdzie w idealnym scenariuszu, ale 17 kwietnia myślę, że powinny już być. Jeśli macie jakieś takie sadzonki, które wiecie, że na pewno byście chcieli mieć, macie już wybrany gatunek i rozmiar, to jak sobie popatrzycie na stronę Noaza Palmy i wejdziecie w ten gatunek, to tam po prawej stronie będzie takie okienko na maila i jak tam zostawicie maila, to kiedy my tylko wrzucimy te rośliny na sklep, dostaniecie od razu maila z powiadomieniem i powiem wam, że warto to zrobić, bo w zeszłym roku mieliśmy takie jakby rodzaje sadzonek, które się w pierwszy dzień nam wszystkie wyprzedały, dlatego że ludzie się właśnie, o no to zrobiłeś już i to super, to będziesz pierwsza będziesz powiadomiona, że są sadzonki na stanie i faktycznie było tak, że ludzie potem do nas pisali, ale jak ja teraz 3 dni po dostawie wchodzę na stronę, a tu już niektórych gatunków nie mam, faktycznie był taki szał i byliśmy ciekawi, czy to jest w związku z tym, że akurat jak mieliśmy dostawę, to był ten czas, kiedy nas pozamykali bardzo mocno w domach, ale powiem wam, że w tym roku jest bardzo podobne, nawet nie wiem, czy nie większe zainteresowanie, więc warto po prostu śledzić. No to dobra, no to fajnie. W takim razie ja wam życzę fajnego piątku, dobrego weekendu, korzystajcie już ze słońca. Możecie ponawozić rośliny, to już jest dobry moment na to. O nawożeniu też mam na blogu wpis o nawożeniu bambusów, więc możecie sobie zerknąć. No i tak, życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień w piątek o tej samej porze o 19 na egzotycznej pogawędce. Trzymajcie się, cześć!